Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Prezydium Sejmu przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt przewiduje dwie podstawowe zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy prac nad budżetem w Sejmie. Jeśli Wysoki Sejm raczy przyjąć tą zmianę, to brak złożenia sprawozdań przez komisje merytoryczne nie będzie blokować prac w Komisji Finansów Publicznych. Ta zmiana jest niczym innym jak wpisaniem już funkcjonującej praktyki sejmowej do regulaminu Sejmu. Druga zmiana dotyczy doprecyzowania trybu wyboru prezesa Rady Ministrów w drugim kroku w trybie artykułu 154 ustęp 3 Konstytucji. Ta zmiana polega na odejściu od archaicznego głosowania imiennego, który polega na wrzuceniu przez posłanki i posłów podpisanych imieniem i nazwiskiem kartek do urny i zastosowanie systemu elektronicznego. Jeśli tą zmianę Wysoki Sejm raczy przyjąć, to głosować będziemy przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Projekt zawiera także dwie zmiany o charakterze porządkującym. Pierwsza określa większość potrzebną do wyboru prezesa Rady Ministrów, drugi większość potrzebną do wyboru członków Rady Ministrów. Wysoka Izbo, Pani Marszałek, w imieniu Prezydium Sejmu proszę Wysoką Izbę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękujemy Pani Marszałek.